W związku z uruchomieniem nowego zakładu produkującego papier w Myszkowie firma Schumacher poszukuje pracowników działów produkcji, utrzymania ruchu i logistyki. Cały czas trwają roboty budowlane przy powstawaniu nowych zakładów na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jeszcze parę lat temu teren porastał wysoką trawą, a dziś jest tętniącą życiem strefą przemysłową. Cały czas trwa remont w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Przebudowie ulegnie siłownia, damska i męska szatnia oraz sanitariaty. Nowy wygląd zyska cały dół budynku. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 15 czerwca na dotyku jury odbył się drugi piknik Myszkowskiej Akademii Sportu. Już od września nowe zajęcia. Oferujemy programowanie z Minecraftem i Akademię Małego Strażaka. Serdecznie zapraszamy do zapisywania się. Wielkimi krokami zbliża się najważniejsza impreza w roku, czyli Dni Myszkowa. W tym roku przede wszystkim koncerty świetnych gwiazd naszej sceny muzycznej. 30 czerwca, 1 lipca zapraszamy wszystkich na Plac Dworcowy. 30 czerwca, czyli w sobotę, wystąpi Stachurski z Big Silesian Band i Lady Punk jako gwiazda wieczoru. A w niedzielę gwiazdą wieczoru będzie zespół Piękni i Młodzi. A oprócz tego będzie Darek Kordek ze świetnym repertuarem, bardzo różnorodnym. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba. Podczas Dni Myszkowa odbędzie się również turniej siatkówki plażowej pod hasłem Plażowe Dni Myszkowa. Organizatorzy zapraszają do zapisów. Spektakl, jakiego jeszcze nie było, Pinokio w musicalowym wydaniu. Oprócz świetnej zabawy wspomagamy dzieci ze Stowarzyszenia W Stronę Marzeń. Premiera spektaklu odbyła się 9 czerwca, ale specjalnie dla Państwa zagramy jeszcze raz. Zapraszamy już 29 czerwca o godzinie 19 do Miejskiego Domu Kultury. Bilety mogą nabyć Państwo w sekretariacie MDK.